Salamandra, Grabiński, Stefan, Inspiracja, Muza, Adrian, Klimat, Sprawdzaj. Jerzy Trzewiecki już od miesiąca jest świadkiem tajemniczych spotkań. Siwy prześladowca, kobieta rudowłosa oraz w rybackiej bluzie postać. Most patrona pogromców ognia. Most patrona pogromców ognia. Salamandra, pierwszy rozdział. Jerzy Trzewiecki, Markus Strzelecki odbywa spacer marzycielski. Park ścigały, godzina wieczorna, wzrok jego przyciąga. Za konis orszak, karmel tanki i idące dzwona. W ogrodzie klasztoru nieopodal z kaplicy dobiega organ. Melodia i śpiew chóru to nie szporu w porę. Na starym korcie ławeczka znaleziona. Jerzy rozmyśla o swoich historiach. Wtem szelest kroków i zadumy aborcja. W zachodzie słońca stoi ona. Siostra zakonna o smutnych oczach. Smukła jej postać jak stella kromowa. Gdy on podchodzi, ona się cofa. Co to za obam? Kto jego narzeczona? Pomiędzy nimi krata klasztorna, mniszka milcząca. Jerzy w emocjach tłoczy ją jego paranoja. Teraz dorożka i w progi domostwa, żeby prawdę zweryfikować na miejscu lokaj i haszka. Od godziny najszego czekająca. Siwy nieznajomy to Wierusz Andrzej. Jerzy go poznał u doktora S. Po debacie o reinkarnacji i karmie, na której głos zabierali razem. Wierzy im ten człowiek wzbudził sympatię. Wierusz zaproponował mu kolację. Miał swe mieszkanie na ulicy Parkowej. Była to willa parterowa z ogrodem. Miał tam pracownię z parą gotyckich okien i sporą kolekcję przeróżnych książek o wiedzy tajemnej, kosmosie, naukach ścisłych i przyrodzie. Wierusz, będąc Jaroszem, przyniósł trawę, chleb, mleko i owoce. Rozmowa zeszła na tor wspomnień o ludziach na moście spotykanych wielokrotnie. Andrzej stwierdził, że jaźń Jerzego weszła rok temu w orbitę jego duchowego życia, a więc połączyła ich siła wyższa chyba. Doświadczenie Wierusza może się przydać dla Jerzego, pustkę czującego od czasu dłuższego w godzinach samotnych rozmyślań, a więc przyjaźnie. Zwierciadło, a w nim widziadło, będące damą, na moście spotkano. Fantom jest larwą ze złą aurą. Uważaj Jerzy z tą relacją. Wierusz na fortepianie gra z nostalgią. Molowe akordy salon wypełniają. Wichura za oknem w czas ten jesienny. W
wtem starzec jakiś z ogrodu głębi podchodzi do okna, w którym zaskoczony Jerzy. Lecz chyba intruz się śpieszy, wyciąga rękę w pożegnaniu niebym i znika w mroku ogrodu gestwin. Dalej trwa koncert melodii namiętnych, zjawa kobiety z ram okiennych. Błogosławi Andrzeja i znika w przestrzeni. Wierusz na ziemi wyczerpany leży, gdy Jerzy cuci go przez dłoni magnetyzm. Swego gościa prosi tylko, żeby niesamowite zjawiska tej nocy zostały sekretem ich znajomości. Środa, 29 maja, w domu Leżańskich maskarada. Jerzy i Haszka są w przebraniach, noc mija cała, im na tańcach. Pozdrawiają cię ludzie z mostu Floriana, mówi Jerzemu postać zamaskowana. Skąd ten głos na konsternacja? Wchodzi rejpań, zmianę zapowiada. Tajemnicza nieznajoma do tańca zaprasza Jerzego, który się nim upaja. Widzi to Haszka, niezręczna sytuacja. Ekskursem ła, czeka serca wybranka. Maskarada trwa aż do rana trwa maskarada. A gdy opróżnia się sala, ktoś ci obok zabawia chiromanka. Nad ranem grupa osób na wróżenie patrzy, chiromantką kobieta, z którą Jerzy tańczył. Teraz zapragnął wróżby dla siebie. Daje rękę lewą, charakter, przeszłość, artysta, marzyciel, ulegający nerwom, za sławą tęskni, samotność, wielbi do przyrody kiedyś, stosunek serdeczny, choroba młodości, przez na chora uleczony, w dzieciństwie pobożny, to czas sielankowy, który zakończył skon ojcowy, wróżka zmęczona, Jerzy zdumiony. Jerzy właśnie stoi na rozdrożu życiowym, bliski węzłowi dwóch sił sobie wrogich. Nęci go poza tym klimat południowy. Łatwo może liczyć na przyjaźń męską oraz podoba się wielu kobietom. Niechaj uważa na człowieka siwego, jest on dla niego fałszywym kolegą. Na te słowa wróżki ktoś się zaśmiał. Jerzy się odwraca, lecz na sali powaga. Nie ufaj też jasnowłosej damie, to chwilowy urok, żoną twą nie zostanie. Wróżka Jerzego chwyta za ramię mocno i mówi, zanurzona w transie, szczęście u boku innej odnajdzie. Dzień jej zaświtał na horyzoncie jego życia. Już. Te słowa Haszkę pozbawiają przytomności,
wody, wody, wody. Jerzy woła do gości. Cuci o flakonik podany od doży. Człowiek w masce to Wierusz Andrzej. Pamiętaj, że jest na świecie ktoś ci życzliwy. Do widzenia. Halszka wsiada z matką do powozu. Do soboty, Jerzy, do widzenia. Najdroższa i znika we mgle ich karoca. Po chwili Jerzego zaczepia postać to chiromantka. Zdjęta maska, wyznanie miłości i adres wręczony. Mówi mu także do soboty, żegna się ładnie i odchodzi. Jerzy w samotności czyta zdumiony adres od niej właśnie wręczony. To Kama Bronicz, czyżby kobieta z mostu Floriana w domu Wierusza mieszkała? Parkowa 6, adres się zgadza. W jego myśle jest konsternacja. Wiwarta, sobota, Jerzy w domu progach. Halszki, garden party, majątek okazały. Pusza w oddali, spacer romanty w terenie. Dziewczyna wspomina dziwne zdarzenie, gdy szykowała się na randkę. Robiła manikur na werandzie. Nagle zauważyła żebraczkę, co potajemnie zbierała jej paznokcie ucięte. Jerzy usiłował zbagatelizować to, lecz narzeczona była niespokojna, bo czuła, że częściej jakaś w ręce tej baby się dostała. Wiwarta, 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 salamandra. Znajdują łódkę i wypływają na jezioro. W oddali dziwna wyspa jak na ten rejon. Cumują przy niej i cieszą się z sobą. Pocałunki namiętne i spokój w koło. Leniwe południe, ziemia nagrzana z piekotą. Halszka zasypia otulona miłością. Jerzy wdycha jej włosów woń. Błogość. Zauważa nagle łódź z zakonnicami. Jedna z nich smutno patrzy, wyciąga ręce. Spętane korelami łódka z mniszkami zniga za skałami.
mści się zawstydzona drzemką, szła piękną łoką kwiatów pełną. Trzymając bukiet doszła do muru wkrótce, na którym wielki cień rósł jej. Ujrzała zakonnicę uradowaną jej przybyciem, która jej mówiła, będą razem szczęśliwe. I poszły do starego klasztoru na drodze przeciwnej. Cichy sen pojawił się niesmutek, Jerzy odsumował łódkę. Wrócili do domu wkrótce, pod wieczorem w towarzystwie rodziców narzeczonej. Jerzy zniecierpliwiony, zegarek obserwujący, żegna się i wyrusza do Kamy Bronić. Halszka mówi, żeby nie szedł tam, bo ma złe przeczucia, on nie słuchał. Spotkają się przecież do jutra. Wszedł do tramwaju, wyszedł po kwadransie na ulicy Parkowej. Nie miał wątpliwości żadnej, to dom Wierusza. Wszystko się zgadzało, czy ona była jego kochanką? Czemu to ukrywa? Traktuje ją z pogardą. Skąd ten stosunek negatywny? Wszedł do domu, lecz wnętrze było już czymś zupełnie innym. Zastanawiające. Zmiany w domostwie. Pojawia się widmo Wierusza i znika w kolumnach. Metamorfoza domostwa znaczna, niepokojąca. Dawna willa parterowa prowadzi po schodach czerwonych. Na górze nad misą stoi Kama Bronić. Jak się okaże z rozmowy, ściągnęła go przez magiczne sposoby. Różne dziwne fakty tej soboty przestają spokój mącić w szponach namiętności. Jerzy osiedlony o chasce zapomni. Narzeczona jest daleko, kochanka daje mu rozkosz nieziemską. Ciekawi go jej wybuch spowodowany porównaniem jej do pięknej salamandry, a także zakrywanie części ciała nieznacznej. Nieważne, czas mija jak w bajce, gdy ósma razy gaszę. Ponagla go nagle, szybciej następnym razem, we wtorek spotkanie. Kama salamandra. Jabłyński, Stefan i Adrian. I Warta. Jerzy na klatce zauważa zmianę. Ścianę zamiast drzwi, z których wyszedł właśnie. Czy to są halucynacje? Przecież wspomina Kamę.
pracowni wielusza zastaje swego trucha, wyczerpanego podróżą astralną. Źle się stało, stwierdza z powagą, gdy Jerzy mu streszcza spotkanie z Kamą. Andrzej wyłuszcza niuanse tajemne, on jak i Kama są magami w tej grze. Podczas wierusza eksterioryzacji podstępem zadziałała postać Kamy, zmieniając dom w wymiarze czwartym wedle jej woli przy użyciu magii. Andrzej Jerzemu pokazuje pentakl, objaśniając symboli, znaczenia i między nim a talizmanami różnicę. Dzięki temu wygra z Kamą pojedynek metafizyczny. Że zwycięży nad Kamą, jeśli czas planety do ducha należy. Nie regresji, Jerzy ciekawy, zła genezy słucha wierusza opowieści wprost z dziedzin tajemnych. Najpierw był Bóg Atma, który chciał doświadczać materia, drogą się stała cena ewolucji, grzech ciała, bo wszystko musi upadać, myśl Boga. Warta. Myśl Boża do przodu gna, każdy z nią gigantycznej piwarty ogniwem. Ty i ja życia przedziwne piękno, kontrasty zewsząd, refleksja przed wyjściem Jerzego. Jerusz pozdrawia, pamiętaj, Jerzy ważna twa wola, halszki tylko jest szkoda. Dziewczyna to dobra, Jerzy wychodzi z domostwa. W emocjach rozdział wiwarty dobiega końca. Ha!
leży, żyje jak we śnie. Już od paru miesięcy nie potrafi wyrzec się rozkoszy cielesnych, które daje mu demoniczna kochanka. Lecz ma wyrzuty, bo narzeczoną zdradza. W poniedziałek z rana z kamą się umawia. Na odludziu czekać ma niespodzianka. Idą razem węgle nad urwiskiem chata. Kama zaprasza na wywar czarna. Stara maść pod pachy wcierana. Obrzydliwa receptura trans ich prowadza. Rozebrani do naga przenoszą się na sabat, aby spotkać diabła, którego wielbi kama. Jerzy czuje, jak unosi się w przestworzach. Leci obok demonów i wiedźm namiotła. Wszyscy kierują się, aby złego spotkać pośród skał tron i jego ołtarz. Płomień nagle poświata czerwona. Zgromadzeni użyli broda tego kozła. Ogromna, okropna, skrzydlata postać dwupłciowa. Sabatnicy cześć oddają dla owego monstra. Dwóch kapłanów prowadzi kobietę pod ołtarz. Jerzy w niej rozpoznał swą kochankę Wroza. Kama zachwycona, w szatana wpatrzona. Spełnia bez wahania jego rozkaz. Należy mi hołd dla swego pana tutaj. Całuje ona lewą stopę upadłego anioła. Całuje jego lewą rękę, tłum zarychotał. Odwraca się szatan tyłem, podnosi ogon, żąda. Czarownico młoda, cały a nie się odciągaj. Po spełnieniu czynu kama jest włączona w poczet braci i sióstr owego potwora. Skończony ceremoniał. Ona wchodzi po solo. Znika w tłumie, w którym orgia. Muzyka i tupot stóp na trawie, ciała w pocie i oliwie. Szacało pętane. Muskularny samiec przygniata ciężarem. Łono śnieżno-białe dziewicy oszalałej. Z chuci maksymalnej pomarszczona wiedźma tuli młodzieńca o krasie efeba. Jakaś brzemienna uprawia seks z diabłem, skazując poczęty płód na zagładę. W pieczarach gór skryci sodomici pod skalnym wiszarem parodia mszy. Zamiast ołtarzu kobieta naga, krew zamiast wina w czasze ma kapłan. Sabat, sabat, sabat. Obok kazalnicy demon przemawia, nad głowami nie jedna strzyga lata. Jędze jeży baby, na krew łasę, ubiory lamie, kreatury wszelakie. Ponad tym wszystkim pan złej nocy siedział na tronie w skale rzeźbionym, czujący pogardę i dumę zarazem nad rozpustą w trwającym sabacie. Głową przenoszący szyty.
cierpienie miał w oczach. Jak otchłań przepaście swych na twarzy zwierzęcia. Bezgraniczna mega odrzuconego od oblicza stworzyciela. Rozpacz bezdenna, jak przed wiekami przesłonił dłonią czoło i jęczał. Największego z buntowników potworną piersią teraz! Wstrząsało łkanie dziecka. Panie, czemuś mnie odrzucił? I wtedy zdarzyło się coś dziwnego. Blask łaski spłynął na niego. Zniknął kozioł w kręgu lśnień i jak feniks ku niebu wzniósł się. Czuł się wyrzuty, spragniony, struty. Spieczone wargi, posmak gorączki dotyka dłoni skroni pulsujących. Na podłodze doszedł śpiącą kamę. Wykonywała ruchy seksualne. Poczuł odrazę do niej po raz pierwszy i skierował się w stronę drzwi. Na dworzu trochę się orzeźwił. Zapinając patos, poszedł z obawą, że zgubił medalion z halszką. Prędko odwrócił się po zgubę, lecz zamiast chaty zastał pustkę. Chata znikła, stał sam nad brzegiem urwiska.
moi nie mają wątpliwości. Oto widmo wody, skąd natykamy bronić. Oto urządzenie w stylu okaryny. Jedno z drugim tworzy kompas magiczny. Dwa kierunki kama i ktoś tajemniczy. Kompas działa z kimś w stanie lunatycznym. Wierusz prowadzi Jerzy, a sekuruje nocnymi ulicami w nieznany kierunek. Przez miasto nocą w stronę rzeki, rzeki prowadzi trop. Rzezi mieszek na drodze, liczy na łup. Lufa między oczy studzi zapał mu. Jerzy i Wierusz są prawie u celu. Jerzy i Wierusz są w podziemiu. Ze ścian sączą się pasma wody strug. Koniec podłogi, piasku rzuć. Beczułki w pomieszczeniu, jakaś postać leży, niby martwa, ale to letarg, który wywołała kama. Tamcie plan astral. Opuszczają ten kanał, droga ich wyprowadza na obrzeża miasta. Pole w chaszczach, noc, księżyca blask, a niedaleko drucz szumiała. Przygotowania. W magicznym laboratorium bulgot kociołków, inwertowany księgozbiór, krzątanina. Za dnia i po zmroku rodzaj metalu i kolor ubioru. Czarownik musi mieć na to fokus, bo dzień w tygodniu każdy przecież odpowiada innej planecie. Jerzy pochłania nową wiedzę. Z wykładu Andrzeja przekazy tajemne. Wierusz szuka skupienia, samotności. Arcydziele, jaki cel? Nie powiedział. Do dziewiątej ma zajęcia. Rzeki drucz, kiedyś w tym miejscu zarabiał ten, kto miał łódź na transporcie drewna i skór. Od kiedy most zawalił się, ten teren popadł w zapomnienie. Zostały rupiecie i parę beczek, sieci stare i nic więcej. Dostrzegam chatkę rybacką, pyta przechodnia i słucha z uwagą. Dowiaduje się, że pustostan należy do Jastronia. Nowrego? Kim jest ta postać? To ktoś jak korsarz, znany dość dobrze w tych rejonach. Lecz od dwóch lat
przepadł bez wieści. I na tym koniec o nim opowieści. Jerzy zamyślony siedzi obok chatki. Zaczyna łączyć powoli fakty. Człowiek w letargu w kanałach śpiący. I owy pirat to ten sam osobnik. Warto wirusa o tym powiadomić. Ale dopiero o 9:00, tak jak prosił. Czas duży. Siernie, miłosiernie, obiad, teatr, szachy w kawiarence. O 9:00. Kierunek parkowa, wiersz, rozmowa, temat jastronia. A że mówi, że przestępcy na wpływy zła są podatniejsi. Przez nami prosi. Szargające nerwy, letarg, jastronia, ceną za grzechy. Ktoś puka 3 razy, facet sporej postawy. Mówi wieruszowi, że chce mu przebaczyć zajście, które wkrótce się wydarzy. Może to wynik jego win, ekspiacji. Nie ma żalu, nieznajomy. Uścisk dłoni, wierusz wzruszony. Gość wychodzi. Kanała wróci grilla, trwa koło jastronia. Mumi, oni kroku z bólu pentagramu. Tak krzycze wirus Madus. Wywołuje wód demona i pyta, czy to on posiadł jastronia. On uprego odpowiedział: Żywierstwo. Uderza w łeką i znika. Czas na płomienne straszy. Ani kroku z pola pentagramu. Tak rzecze wirus Magus. Zaklina demona ogniw duchami. Przed nim stoi. Uwolnić ma jastronia. Zostaje. Gada z nim nie ma. Ucieka z kanału, leży i wierusz za nim. Stają się zbrodni świadkami. Gdy na moście Floriana nagle jastrąb skacze do gardła, ofiara spada do rzeki drucz. Sprawca po chwili ucieka znów. Andrzej i Jerzy rezygnują u brzegu. Łódź odwiązują zwłoki. Ofiary odwrotnego należą do gościa nocnego. Wielusowi przed faktem przebaczającego.
że prasę czytają. Ofiarą był baron Castro. Na mieście plotki, że aż kluczy o wyłowionym z rzeki druczy. I choć obaj sprawcę znają, to śledztwo się nie mieszają. Przyczyną rytuał i słowa denata. Wielu śnie już co tamten mu wybaczał. Pytanie gdzie Jastroń jest? Mnich z Astralu dowie się wypływa z ciała w transie Andrzeja. Prowadzi Jerzego, gdzie stara rudera. Jerzy tam nakrywa człowieka, co klęczał przy kusze w monetach. Trzymając pistolet krzoknął głośno. Zaskoczony młotem stał nieruchomo. Nie chciał uwierzyć, że Jerzy nie chce pieniędzy i nie jest śledczym. Do rzeczy. Pytania Jerzego. Spowiedź Onufrego. Znał barona, za to wspomina, że na tym moście miał zabić wspólnika. Huk, dym, nagle czad i płomienie. Jerzy wybiega, ratując siebie. Na dworzu widzi ze zdumieniem, że zagrożenie było urojeniem. Krzyw na ruderze mu oznajmia, gospoda pod Jezusem, salamandra. Stefan Grabiński i Orion. Dostaje list od Kamy z treścią, aby się spotkali. Rządzę biorą górę nad rozsądkiem po nocy na parkowej. Gdy Kama rozczesuje warkocze rude, Jerzy widzi kukłę. Lalka ma włosy jego narzeczonej, te same, które zgubił z medalionem. Chowa ją szybko i żegna kochankę. Drzwi zmieniają się w ścianę. Czyżby miał halucynacje o tym miejscu i kamie? Tak realne.
Następstwa randki fatalne. Tajemnicze bóle nawiedzały halszkę. Gorączka, twarz żółta i wyczerpanie. Przyczyn mnie znali lekarze za to. Znał je wierusz Andrzej. Na parkową Andrzej ogląda kukiełkę skradzioną. Następuje wykład o magii czarnej na ziemiach Polski starodawnej. Kama zabrała paznokcie chaste, udając żebraczkę na werandzie. Jerzemu w chatce po sabacie, włosy narzeczonej w medaliku schowane. Kama pragnie swej rywalce zgotować zagładę. Między nimi trzeba przerwać w sposób magiczny. Wierusz przenosi go do rośliny, która usycha w tempie szybkim. Mury domostwa oblatają żyły, pęśnieją w koło, że aż cały dom drży. Zjawa jastronia w rogu pokoju, przecięta raną jak od gromu. Huk w rezydencji, wszystko się wali. Jerzy na kluzach stoi, ocalały woła. Andrzeja ten nie odpowiada. Został sam. Spod rumowiska salamandra wyszła, przebiegła obok ciała jastronia i znikła. Wśród gruzowiska jeży stał sam na ruinach, skąpany w słońcu. I stracił przytomność znowu. Otwiera oczy, widzi doktora pełnego troski. Mówi mu, że chorował mocno od miesiąca. List od matki Haszki, dziewczyna wybrała habit. Klasztor we Francji za uzdrowienie anomalii. Drugi był od Haszki z dołączonym listem starym, który Jerzy pisał do Kamy, wybacza mu on zdruzgotany. Godzinami ulicami jak lunatyk się błąkał, aż zawędrował
parkowa, została sama furtka. Sąsiadka nie znała wierusza. Sąsiadka mówi, że ruiny te stoją tu od dekady. Właściciel był inżynierem, zginął pod ich gruzami. Jerzy pyta sam siebie, czy to wszystko było snem. Został mu list tylko pożegnalny od Heleny Halszki. I wspomnienia wierusza i kamy. Finał salamandry. Rok 2022. Rok 1922.